Młoda artystka Maud Gatewood, urodzona 1934 rok, zmarła w 2004. No jak widać tutaj nagie ciała leżące zmarłe, i to jest obmycie, to się nazywa obmycie, czyli ofiary, które zostają pomnikami. Ona chciała powiedzieć przez to, że jest tragedia, wielka tragedia wśród homoseksualistów, wśród narkomanów, wśród szpunów, wśród ludzi, którzy w zasadzie oleli społeczeństwo, nie starają się pracować, żyć normalnie, religijnie. No i jako niewinni, podkreśla to jako niewinni, podkreśla tutaj też flagę amerykańską, że to Ameryka jest winna, że oni umierają. Homoseksualizm był bardzo rozwiązły, szczególnie w San Francisco. Tam jest Castro, dzielnica, gdzie tam biegają na golasa. No i na dzień dzisiejszy to ten homoseksualizm, śluby, umieranie setek tysięcy ludzi na AIDS, to jakoś rozmyło ludzi i patrzą na to jako na normalność. Także tu jest następna forma tego, jak rozmydlać normalnych ludzi, żeby się źle czuli. No, winna jest Ameryka za homoseksualizm i umieranie i AIDS. Do następnego.